Hej mordki, tutaj kichol Jakiś czas temu robiłem poradnik ile trwa plantowanie, defuzowanie paki Zmienił się ten czas już dość dawno, jakiś sezon temu czy dwa Miałem tego nie aktualizować poradnika, ale niestety muszę Ponieważ zauważyłem ostatnio pewien problem, który występuje dość często niestety No i muszę go tutaj nakreślić Tak więc zapraszam do oglądania, temat będzie opierał się na pacie. Tak więc zacznijmy od tego co mi pewnie już wiecie, musimy to niestety nakreślić Chodzi o to, że plantowanie teraz trwa 7 sekund, nie 3 i tak samo defizowanie teraz trwa 7 sekund. Ogólnie czas na zdefizowanie tego mamy już tak powiem 45 sekund. Po 45 sekundach runda się po prostu kończy. Ale nie o tym chciałem mówić. Chodzi o problem właśnie z tym, że sojusznicy czy w ogóle no, gracze nie wiedzą za bardzo w którym momencie paka jest już bezpieczna, że nie da się już zdefizować. I wychlają za wcześnie na jakiegoś ostatniego czy coś, a potem się dziwią, że co rozplantował. Tak więc tutaj pokażę wam po prostu łatwy sposób na zapamiętanie, w którym momencie paka jest już bezpieczna, że nie masz szans, żeby ją przeciwnik rozplantował. Tak więc widzicie, biały okrąg musi minąć po prostu lewy róg tego diamentu i poziomą kreskę w literze A. W tym lewym rogu jeszcze by zdążyli rozplantować, ale najważniejsza jest właśnie ta pozioma kreska w literach. Tak samo jest w literze B, musi też minąć po prostu tą kreskę w literze B poziomą. I wtedy nie ma szans po prostu, żeby przeciwnik już zdążył raczej rozplantować. Wtedy faktycznie sobie wychylajcie na tego ostatniego, róbcie coś tam, co tam chcecie, tego ostatniego tam fraga czy coś. Ale dopóki, że tak powiem, ten to nie minie, nawet się że tak nie No, bo na razie całą drużynę czy cały mecz. Ostatnio widziałem takie właśnie sytuacje gminie, Co rundę, praktycznie cały mecz ludzie wychylali po plancie. Niby fajnie, bo zaplantowaliśmy, ale po wychylanie takie na tym, kiedy jeszcze nie jest bezpiecznie. Więc to zmusiło mnie właśnie, żeby zrobić ten poradnik. Tu jeszcze, że tak powiem, dorzuciłem sztuczkę z na bonus, żeby mogła się dokończyć ten temat. Widzicie, może czasami od spody się zbanowić otaczera. Wtedy ta tłyczka musi się trochę namęczyć, żeby znaleźć tego Kaida. No i elegancko, nie? Dobra, ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się.